Wielki Budda z lat Kat Tong kontempluje wojnę już od 3 lat. Na tym wzgórzu we wschodniej Birmie ci ludzie walczą z żołnierzami rządzącej hunty. Należą do kolumny Kobra, elitarnej jednostki birmańskiego ruchu oporu. Soko poprowadził swoje oddziały do zwycięstwa w samym sercu tego buddyjskiego sanktuarium. Birmańska armia utworzyła tu swoją placówkę. Gdy jego ludzie przyglądają się zniszczeniom spowodowanym wczorajszym bombardowaniem, hunta ponownie atakuje. Zaledwie 2 godziny po naszym potajemnym wjeździe do Birmy stajemy się celem ataku lotniczego. Na naszą pozycję zrzucono 2 bomby o wadze ponad 200 kg. Schroniliśmy się w dżungli, lecz wytchnienie trwało zaledwie kilka minut. Po bombardowaniu i atakach dronów na kolumnę spada grad pocisku. 40 minut w ogniu walk, z którego nasza grupa cudem wychodzi bez obrażeń. Od zamachu stanu w lutym 2021 roku, po 10 latach demokratycznej transformacji, wojskowi odzyskali całkowitą kontrolę nad Birmą. Aung San Suu Kyi, laureatka pokojowej Nagrody Nobla i szefowa rządu, została obalona i uwięziona. Chcąc stawić czoła wojskowej dyktaturze, jej bliscy za granicą utworzyli alternatywny ośrodek władzy – Rząd Jedności Narodowej. So Shar Pongwa to towarzysz walki Aung San Suu Kyi, były poseł w jej partii. Obecnie jest jednym z dowódców Siły Obrony Ludu, czyli PDF, tajnej armii rządu na wygnaniu.
di soya go di saga sa go champion sit kaun si go chan lo di tai taw so lo ma ya daw chan lo le na kan bi tolan ma ya daw me so de ani tha chan lo sat tin phit de a chei ya ni sa bi yo di pdf so da sat tin paw paw de a chei lo chan lo pyo le ya le. W kraju, gdzie zarejestrowanych jest 135 grup etnicznych, flaga PDF reprezentuje niemal wyłącznie Bamarów, największy lud etniczny Birmy. Przed wojną to on był głównym beneficjentem władzy i przywilejów. W przeważającej mierze buddyści, Bamarowie stanowią 70% z 55 milionów mieszkańców tej dawnej kolonii brytyjskiej. Trzy lata po przewrocie wojskowym Birma nadal jest krajem zamkniętym dla zagranicznych dziennikarzy. Aby sfilmować tę wojnę, która toczy się bez postronnych świadków, podjęliśmy się zakazanej podróży. Potajemnie wjechaliśmy do kraju, a następnie pod eskortą różnych grup zbrojnych przedostaliśmy się przez linię wroga i przemierzyliśmy tereny pogrążone w wojnie totalnej. Ponad 50 tysięcy ofiar, w tym 8 tysięcy cywilów oraz 2 miliony przesiedleńców. Hunta i jej samoloty bojowe dostarczane przez Chiny i Rosję nie oszczędzają nikogo. การฮีทสาระบอมเมตาที่สักที่สุดยองเซลบอมเมตาในมุกกระเทียมก็หาเกิดของแค่ผมเนี่ยก็จะกระเทียม8-letni Peng Sung i jego młodszy roczny brat mieli dużo szczęścia. Ten atak bombowy na zachodzie kraju zabił 9 osób. ส่งจากมุกกระเทียมลากระตีจากออกก็อัดจากออกส่งที่กระเทียมแล้วกระลุงค่ะอัดจังอาเอาไปคิดกับไว้ก็คิดกับลุงอาชิมเรากันทีละเจ้าการให้ประคัดจุกจนเกินสิ่งก็เลยประคัดจุกจนสิ่งก็นักขอแล้วดูรถเตะปวดเสียวจนสิ่งก็ตะกองให้เอาไW obliczu tych okrucieństw w całej Birmie tysiące cywilów porzuciło swoje domy, miasta i pracę, by dołączyć do ruchu oporu. Spośród nich ponad 60 tysięcy młodych ludzi przywdziało mundur Sił Obrony Ludu, tajnej armii rządu. Są szkoleni w dżungli przez dawne etniczne grupy partyzanckie, które od dziesięcioleci walczą przeciwko władzy centralnej, a obecnie prowadzą walkę zbrojną. Hunta określa ich mianem terrorystów. Oni sami uważają się za rewolucjonistów. Trzydziestu nowo przyjętych rekrutów uczestniczy w swoim pierwszym szkoleniu w dżungli. Zanim oficjalnie dołączą do szeregów Sił Obrony Ludu, pragną pozostać anonimowi. Przed wojną byli studentami, inżynierami, mechanikami, nauczycielami, bankierami, artystami. Dziś wykorzystują swoją wiedzę na rzecz ruchu oporu. This place is a little bit messy. There's a thousand or tiny part here, or we need to fly a plane. I'm one of the engineering student who's flown to this countryside and fighting the junta.
I want to apply my knowledge and what I learned for our freedom. W wieku 30 lat Pai dowodzi jednostką dronów Sił Obrony Ludu. Because the military have a bunch of aircraft like a fighter jet or attacking helicopter, they have superior weapon. We have nothing much to help our people. Flying this plane will be very useful in the battle, I think. FPV camera. Elementy elektroniczne są importowane z sąsiedniej Tajlandii. Reszta jest produkowana z polistyrenu z wykorzystaniem drukarki 3D. Pai i jego zespół potrzebują od 2 do 3 dni, aby zbudować takie urządzenie. Lata ono na odległość do 12 km i może prowadzić działania na terenie wroga. Pai twierdzi, że od początku wojny przeprowadził ponad 500 ataków przeciwko huncie. Drones are changing the perspective of the war. We can see from YouTube, Russia and Ukraine, mostly Ukraine use DJI drone to drop a little bit small bomb to enemy head. Okay. I see that will change the morality of the enemy people. For me, I want to break their mentality. Like we fear the jet fighter, they will fear our fishing drone. Tak jak przeważająca większość Sił Obrony Ludu, Pai i członkowie jego jednostki pochodzą z Rangunu, największego miasta Birmy. It's really hard for us, like we young people, we come here. Sometimes we don't have internet connection. It's okay, no problem. Sometimes we have to eat only a vegetable, sometimes no meat. That's okay. At first, it's really hard to adapt the nature, the culture here, because at the countryside, we don't go shopping every day. We don't like. We don't do makeup. You see, there's a bare face every day. So, and the main problem is the toilet. You see, in the countryside, there is no WC in the house, and it's really hard to adapt that nature. You know, we have to prepare for it. We have some girl nature problem at the time, so I miss everything from Yangon, from school, everything. Przed wojną Nai Chi studiowała języki obce. Dziś, mając 23 lata, odpowiada za przygotowanie każdej operacji lotniczej. Dzisiaj jednostka przetestuje drona, który właśnie został naprawiony. At the very first time was very perfect. It flying to the sky like a bird, like a feather. After about 5 minutes, it drove to the target we see from the camera. And about 20 seconds later, boom, the sound comes to us and all of our crew member jump into the air. We are like a children or first time to Disneyland. I am not willing to kill military people by dropping this ball. I just want to help my own comrade. That is why. Aby przeprowadzić ataki, Pai i jego zespół polegają na pracy innej jednostki ruchu oporu. Jej lokalizacja jest znana tylko nielicznym wtajemniczonym.
Nie można się tam dostać bez eskorty żołnierzy elitarnej jednostki. Trzeba oddalić się od linii frontu i godzinami jechać objazdowymi drogami. Następnie przeprawić się przez rzeki, by zagłębić się w serce kraju tysiąca pagód. Dostaliśmy się do miejsca o kluczowym znaczeniu strategicznym. Ukryte głęboko w dżungli fabryki bomb Sił Obrony Ludu. Profesor produkuje około 20 małych bomb dziennie w tych foremkach silikonowych. Jedna kilogramowa bomba kosztuje około 30 euro. Póki co ruch oporu nie ma środków, aby produkować ich więcej. Rząd Jedności Narodowej i jego tajna armia twierdzą, że nie otrzymują żadnej pomocy zagranicznej. Są finansowani z datków birmańskiej diaspory, a ich karabiny szturmowe pochodzą z azjatyckiego czarnego rynku. Profesor kupuje produkty ze swoich oszczędności. Przed wojną zarabiał 300 euro miesięcznie, co było dobrym wynagrodzeniem w Birmie. Raw material in India, sulfuric acid, nitric acid. Te substancje chemiczne zmieszane z gliceryną i mąką pozwalają mu uzyskać te bryły materiałów wybuchowych. W tej dżungli Siły Obrony Ludu pracują również nad produkcją broni większego kalibru. Bomby pięciokilogramowe, moździerze, wyrzutnie rakiet. Jako cywil Ji był elektrykiem. W ruchu oporu stał się geniuszem improwizacji, zdolnym do produkcji moździerzy z amortyzatorów samochodowych czy bomb z maszyny do lodów.
Ręcznie robiona broń przeciwko nowoczesnemu arsenałowi. Od czasu zamachu stanu junta wydała ponad 1 miliard euro na nowy sprzęt wojenny. Od 3 miesięcy na terenie całej Birmy junta ustępuje atakom sił obrony ludu i sojuszniczych grup etnicznych. Ponad 30 miast dostało się w ręce ruchu oporu. Dziesiątki innych są obecnie oblężone. This was enemy's outpost. And there are trenches over there. There are landmines, so stay on the road, don't wander off and follow us, right? Na południu Birmy siły obrony ludu walczą razem z Armią Wyzwolenia Karen, najstarszym etnicznym oddziałem partyzanckim w kraju. To sojusz, który zmienił oblicze wojny. Times have changed. In the past, they were on the offensive. Now we are on the offensive, and we almost have the town, I would say. And it will fall. It will fall. Unfortunately, we can't go to the middle part of the town where there is actual fighting. Too risky for you, and we will not take you there. Od kilku tygodni siły obrony ludu i ich sojusznicy kontrolują odcinek AH-1 najdłuższej drogi Azji. Łączy ona Chiny z Turcją przez Birmę. Well, I mean, the fact that I'm standing right here, that our forces are standing right here, the evidence of our success, because it is actually major trade route connecting Myanmar and the rest of the world. Well, this is very strategic because this route generates millions and millions of US dollars as revenue for SAC. That's why it is very important that we take it, so we cut one of their major revenue supplies. And that way, they will be weakened and we will take them. Trwające natarcie pozwoliło nie tylko na przejęcie dróg i wyzwolenie miast. W całym kraju dziesiątki posterunków junty i ponad 100 baz wojskowych dostało się w ręce ruchu oporu. Od listopada, od początku ich ofensywy, siły obrony ludu pojmały ponad 1700 żołnierzy junty. Halo, 50 z nich przetrzymywanych jest w tej puszczy. W tej więziennej jednostce, którą siły obrony ludu nam pokazały, nikt nie jest skuty kajdanami. W obecności strażników wszyscy więźniowie zapewniają, że są dobrze traktowani. Niektórzy nawet zgadzają się być filmowani. Ci więźniowie mają za sobą długą karierę w birmańskiej armii. Większość z nich jest 2 razy starsza od młodych ludzi z PDF. Ale mamy, 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 mamy
เขาลาบ่เลยเขาไม่ยอมไม่เอาไหนหรอกมันก็เดี๋ยวมาไอ้เจ้ามันขันมันเดี๋ยวนั่นชอบเลยอะไรแบบนี้แล้วเจ้าคนนี้เอากูดู Inni, jak ten kapral z 20-letnim stażem, walczyli do ostatniego naboju. อะไรอย่างเงี้ยเนาะลูกม้าไม่เอาตะนักก็เลยไม่เป็นไรเนาะที่นอกกว่าตะโลก็ตื้อถั่วจักที่มาซีบิ๊ดเนี่ย Junta liczy 100 tysięcy czynnych żołnierzy, ale według tego więźnia sztab generalny nie doszacował siły ruchu oporu. ลูกเมียไปเนี่ยตัวมาเว้ยตัวตะเดจอยาชีกูเลยมาดันยายาเลยลูกบามาอูตีเลยลูกอ่ะตีออกกูเสียดายเปียๆกูทําไมไม่ซ่าเลย300เลยยิงไม่ต้อได้เลย300ดาကျွန်တော်စိုက်ခင်းပေါ့เนาะဒါမှမရှိရဲ့စစ်တုံးပန်းနေရနေပြီးတော့တို့ဒါဟိုစိုက်ထားတဲ့စိုက်ခင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကကစွန်းဟိုမြောင်းနေရတော့ဒါအစ်တပြန်မြည်ပြန်အောင်ပါအစ်တပြန်ဒီကအဲ့ဒီဟိုဟာမုံမုံကြီးဒါတရောက်နေတယ်ကျွန်တော်လည်းအရင်တော့ချင်းမုံကြီးရလာခဲ့တာပေါ့เนาะကျွန်တော်ရှိမှလည်းကျွန်တော်ရဲဖို့အများကြီးကြာဆုံးခဲ့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်မိသားစုဝင်တွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီကနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခဲ့တာကြီးလည်းအများကြီးရှိပေါ့ဒါတွေအကုန်လုံးထပ်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒေါသတွေထွက်တာပေါ့ကျွန်တော်လည်းစိတ်ကန်းစားချက်ကြီးအရင်စိတ်ဆူတော့အဲ့တော့ရန်သူကိုကျွန်တော်တို့ရန်သူလိုချိန်မုန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်နက်ချအညံ့ခံလာရင်တော့ကျွန်တော်တို့တပ်မတော်သားတယောက်ရဲ့ရှိတဲ့နဲ့အသည့်နဲ့ပေါ့နော်ကျင့်ဝတ်နဲ့အညီပြုမှုဆက်ဆံရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီအပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကန်းစားချက်ထက်မိမိတာဝန်ကိုခြေပြုံးရေးဦးစားပေးပါတယ် To, co przedstawiają nam siły obrony ludu, to przeciwieństwo barbarzyńskich praktyk hunty. Okrucieństwa birmańskiej armii są liczne, a członkowie ruchu oporu wiedzą, że nie zostaną oszczędzeni, jeśli wpadną w ręce wroga. Na nagraniu ujawnionym przez birmańskie media widać dwóch bojowników pojmanych przez oddział związany z huntą. Zostali oni skrępowani, przeciągnięci po ziemi, a następnie spaleni żywcem. Na terenach odzyskanych przez siły obrony ludu i ich sojuszników, tam gdzie strzały ucichły, 15 kilometrów przed linią frontu, życie powoli wraca do normy. W tej wiosce od miesiąca dzieci chodzą do szkoły. Hello, I'm Malay. This is grade 4 class here. Send our PDF children. Hello, Lua. Lania, hello, Lua. Loboy. They already know about the war. And sometimes we had to give them the lesson about how to protect yourself during the Jack fighter came. I don't get back at all. I'm done. I will teach you about what I'm doing. I'm done. I don't get to back. Like some, they bowl very near our place. This was a very terrible time. Some of students were crying, and some were like feet
feel afraid of the one and cannot run, and we had to feed them up and we have to send back to their house. 27-letnia Nan San Mit Mo jest dyrektorką tej szkoły, która liczy 400 uczniów. OPPOSITE. Przed wojną wszystkie dzieci pochodziły z grupy etnicznej Karen. Ale od jej ponownego otwarcia szkoła przyjmuje także uczniów, którzy uciekli przed walkami z innych części kraju, aby przedostać się na wyzwolone obszary. The final class of our school, yeah. Great students. They are from many different places, like very far from this place. If they don't have education, they have to follow the order, and because they don't know anything, like our parents in the past. Yes, the order. For me, the objective of open my school is to stand by ourselves and to do by ourselves. In our lesson, we keep the like social study, gender equality, like some law, like human rights. So we teach them to be free. Yes. Za tę wolność ludność cywilna płaci ogromną cenę. Na terenach kontrolowanych przez ruch oporu junta sieje postrach. Codziennie przeprowadza ataki lotnicze. Od początku wojny było ich ponad 1600. Dom, w którym Talei Dim spędziła całe życie, został zupełnie zniszczony przez dwie bomby zrzucone w środku dnia. ဒီလိုကာလကြီးမှာတော့တော်လိုင်းကြီးအမြန်ပြီးဖို့ဆူတောင်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ရဲဘော်တွေကိုယ့်နဲ့တူကိုယ့်အပါဝင်ကိုယ့်နဲ့တူရှိတဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေအားလုံးအန်တီရဲ့ကင်ဘေးရှင်းဖို့အတွက်ဆူတောင်းတယ်တတိယတစ်ချက်ကကြတော့ကြာဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ဆိုတော့ဒီမြန်မာစစ်တပ်ကြီးကလုံးဝမတရားတာလုပ်နေတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖျားပေါ့ဖျားဆိုရတာလည်းဖျားဆို
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားဘာသာကိုလည်းလိုချင်ပါကျွန်တော်တို့မှမဟုတ်အကုန်လုံးတရားမြတ်တမ်းကိုလိုချင်တာပဲအဲ့တော့ဟိုတစ်ဖက်သက်ကြီးဖိနှိပ်ဆက်ဆံနေတဲ့အရာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လက်ပိုက်ကြီးနေလို့မရဘူးကိုယ့်ကိုဗုဒ္ဓဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာကြီးပဲဖြစ်နေပါစေတခြားဘာသာခရစ်ယာန်ရှိမယ်အစ္စလာမ်ရှိမယ်ဘာကြီးပဲဖြစ်နေပါစေလက်ပိုက်ကြီးနေလို့မရတဲ့အရာ Niesieni modlitwami w 20-letnich sercach, ci młodzi marzą o dniach pokoju. Birma właśnie wkracza w czwarty rok wojny.
ไว้ด้วยมาจากชาวโลก